Dzień dobry. Witamy serdecznie w egzotycznym miejscu w Drepano, blisko Tolo i zapraszamy Was na wspólną wycieczkę. A jak będzie, nikt nie wie. Schodzi Violetka w nowej wieczornej kreacji. Zobaczmy, jak się pięknie prezentuje. Jedynie kwiatka jej brakuje. Jak się zrymowało. Zrymowało kwiatka czołówka. Kochani, witamy na wyspie... Jak? Proszę schodzić, proszę pani. Miał być do pasa. Dzień dobry. Witamy serdecznie w egzotycznym miejscu w Drepano, blisko Tolo i zapraszamy Was na wspólną wycieczkę. A jak będzie, nikt nie wie. A jest to na pewno taki wyjątek tutaj, w tym miejscu, niesamowite miejsce, takie przypominające taką daleką Tajlandię, gdzieś tu w sercu Peloponezu, niedaleko miasta Tolo. Zobaczcie, mamy domek i za chwileczkę Was tam zabierzemy. Jest to przepiękne miejsce. Spędzimy tutaj całą dobę. A wy znamy. Może więcej. Zobaczcie, jak tu pięknie jest. Faktycznie taka Tajlandia w Grecji. Jaki mamy numer? 8. Idziemy, szukamy numeru 8. Jest. To jest nasz domek. Zobaczcie, jaki piękny. Wprowadzamy się. Mamy na dole, ale to będzie później. Idziemy teraz, zobaczymy, czy działa klucz. Dydyng, dydyng, dydyng. Jest. Bening, bening, bening. Proszę Państwa. Jak w garażu. Zaświecamy światło. Nie świeci. Ojej, takie biladziutkie. Jest lodówka dobrze wyposażona. Klimatyzacja. Piękne łóżko. Piękne łóżko. Tu będziemy mieszkać. Proszę Państwa, tu będziemy mieszkać przez całą dobę. I jak ci się konie podoba tutaj w tym miejscu? Pięknie, prawda? Zobaczymy jak wieczorem, jak będzie, ale teraz naprawdę przepiękne miejsce. Hawaje. Hawaje na Peloponezie. Piękne są te domki, naprawdę takie coś innego. Polecam. Jak będziecie na Peloponezie i będziecie... mieli ochotę spędzić tak egzotycznie czas, to zapraszamy tutaj nieopodal miejscowości takiej bardzo znanej Tolo. Jest właśnie Drepano z przepiękną plażą piaszczystą i tu są właśnie te domki do wynajęcia. Jaka cena? No nie jest to mały koszt, 60 € doba, ale to jest coś innego, egzotycznego. Jakbyście chcieli jeszcze coś na dodatek, to jeszcze jest masaż. Jest również 60 €. Tajski masaż. No nie wiem, ja się boję, żeby mi kości nie połamać. Ale są piękności. Rosną bananowce, rosną palmy. Jest to zaciszne miejsce, warte polecenia. Zobaczmy. A więc to miejsce, tutaj ten camping nazywa się, tak jak widzicie tutaj za mną, Triton II. I tutaj warto właśnie przyjechać, jak chcecie właśnie spędzić wakacje, weekend w takim egzotycznym miejscu. To jest naprawdę piękne i polecamy serdecznie. A więc Chodzimy do morza. Pierwsza kąpiel już zaliczona. A teraz pod okiem kamery wchodzimy. Tu jedynym utrudnieniem na tej plaży Drepano to są takie właśnie głazy, które troszeczkę przeszkadzają przy wejściu do morza. Dodają co prawda uroku, piękne są, ale trzeba uważać. I są bardzo śliskie i najlepiej mieć buty do morza, bo troszeczkę kują. Że stoję na skale i nie jest wcale głęboko, tam jest troszeczkę głębiej, zaraz tam wejdziemy, ale ten szafir morza jest przepiękny. Wow, coraz głębiej. Jej, proszę państwa, na pewno mi zazdrościcie. Tam się Violetka opala, a ja korzystam z morskiej kąpieli. Bajk. A więc zapraszam do Drepana. Niesamowity klimat. Taka wioska i same pola kampingowe. Tutaj są dookoła. Można przyjechać kamperem, można rozbić namiot i można wynająć taki domek jak my. I na pewno nie pożałujecie. Morze przepiękne. Są miejsca, że nie ma dużo ludzi, jak widzicie tutaj. Są parasolki do wynajęcia, tam jest troszeczkę tłoczniej, a my lubimy sobie troszeczkę w ciszy odpocząć, a więc wybieramy sobie takie miejsca, gdzie nie leży jeden na drugim. Tu to zobaczmy, jest prawdziwy odpoczynek, naprawdę można wypocząć od hałasu miasta, można się położyć na hamaczku na chwileczkę, ale jest jazda, zobaczmy, naprawdę jest wypoczynek na całego. Piękna scenografia tych domków drewnianych, naprawdę jak na Hawajach. Chodzi Violetka w nowej wieczornej kreacji. Zobaczmy, jak się pięknie prezentuje. Jedynie kwiatka jej brakuje. Jak się zrymowało. Zrymowało kwiatka, trzeba użyć. Jeszcze nie gotowa, mówi. Czyli stop, wymazujemy. Kochani, witamy na wyspie. Jak? Na wyspach Bahama, Haiti, gdzie chcecie. No ale piękny, zobaczcie, jaki piękny. Piękny wystrój tutaj dookoła nas, scenografia piękna, zachodzące słonko i Violetka w pełnej krasie. Pewnie humoru. Jak się to mówi? Nie wiem, w dżungli. Jesteśmy w dżungli, proszę państwa, jesteśmy w dżungli, ale naprawdę bawimy się dobrze. Jesteśmy 20 metrów od morza i tutaj jest naprawdę taki spokój, cisza i takie 20 km od domu. Zacienienie Także wspaniale się tutaj odpoczywa. Dobrze się bawimy. Zobaczymy, jak będzie wieczorem. Taniec. Proszę zatańczyć. Nie będę nic tańczyć, bo... Proszę zatańczyć. Jeszcze jednego wypić. Ruszaj się, gdzie idziesz? Proszę się ukłonić. Zobaczmy, a to już chyba na dzisiejszy wieczór ostatnia kreacja Violetty. Zobaczmy, jak się pięknie prezentuje w takim stroju. Proszę schodzić, proszę pani. Miał być do pasa tylko. Zobaczmy, jaka księżna będzie schodzić. No. Jaki piękny masz wianuszek. Parę słów tutaj proszę nam powiedzieć. Jak się tutaj pani czuje w tym pięknym krajobrazie? Cisza, spokój, na razie. To właśnie jest piękne. To właśnie jest piękne, że tutaj panuje cisza i spokój. 50 metrów od morza, 20 metrów, ile jesteśmy. I jest naprawdę taki odpoczynek. Można tutaj przyjechać na jeden dzień, dwa i naprawdę rzetelnie odpocząć w tak krótkim czasie. Mini urlop. Taki mini urlop, dwudniowy urlop. Jedna noc w tym pięknym miejscu. To jest jak w złym miejscu 10 dni. A więc odpoczywamy na szybko. No koniec, kropka. Kończymy imprezę. Robimy sesję zdjęciową w nowym stroju Violetki. Tak jest. Może dołączymy do filmu, zobaczymy. Może nie. Jak nie wyjdą, to nie dołożymy. Zobaczmy, nasi drodzy, jak blisko jesteśmy morza. Za chwileczkę tutaj są te nasze domki. Mieszkamy w domku o numerze 8. Wychodzimy naprawdę 20 metrów, powiedzmy 40, i wychodzimy nad morze. Troszeczkę denerwują tutaj samochody, że stoją na drodze. I nie ma takiej pięknej natury, ale morze jest piękne. Chyba powiedzieć, że już prawie jest chyba. Jak się to mówi? Słonko pomału chyli się ku zachodowi, a my spędzamy tutaj wieczorne chwile. Za chwileczkę skończymy nagrywać tego vloga i cały ten czas pozostanie tylko dla nas. A więc do zobaczenia następnego dnia. Reszta należy do nas. Bye! Buziak. Buziak jest tu. Zapraszam. Tutaj co warto zaznaczyć, to jest takie typowo greckie na słodko danie, które nazywa się bugacia. Zobaczmy, tu nie trzeba nikomu reklamować, jest jogurcik grecki, soczek pomarańczowy i co więcej potrzeba. No i oczywiście w takich pięknych warunkach to wszystko wspaniale smakuje. Zapraszamy. Jak? Dobre. Nasi widzowie, wszystko co piękne szybko się kończy. Tak jest, żegnam się z tym pięknym miejscem. Mówimy do zobaczenia, może jeszcze kiedyś. A na dzisiaj to już wszystko. A więc w tym vlogu to już wszystko i z tego miejsca żegnamy się z Wami i do zobaczenia. Oczywiście postscriptum. Zapraszamy do Drepano na pole kampingowe Triton II.